orkiestracją na orkiestrę smyczkową, napisaną przez Agnieszkę Duczmal specjalnie dla Amadeusa, z którym tym utworem Amadeus podróżuje po całym świecie. Wszędzie, gdziekolwiek orkiestra gra utwór w tej wersji, spotyka się z wielkim aplauzem, wielkimi emocjami publiczności. Tej orkiestracji są słowa Wojciecha Kilara, który powiedział, że sam Maurice Ravel nie zrobiłby tego lepiej. Pełen utwór, tak, bardzo różnych zresztą rzeczy, no ale myśmy się tym razem podzielili tymi utworami. Pracą, tak, i myślę, że no to jest właśnie fajne, bo dzięki temu no, różne jakby koncepcje, no może to jest za dużo powiedziane, ale różne wizje, nie, tak? Ale to są, o, jakieś, to są bo Leszek na przykład wyciągnął Goldberga i dwóch szmulików, prawda? Myśmy się podzielili, bo tak. Najpierw przesłuchaliśmy muzykę, tak. Komu bliżej sercu. O, tak jest, Krystyna wzięła te ponuractwa zamkowe, rodzinę Adamsu. Tak? No dobrze, tak chciałam robić takie w formie tak. Harry Pottera. I zresztą się chyba młodzieży podobało i jak przygotowywaliśmy dzisiaj samą oprawę fryzury, makijaże, tak. to dziewczyny po raz pierwszy miały do czynienia z czymś takim. I one były chyba weszły lepiej w rolę, bo jak dopóki nie było pełnej scenografii tego makijażu, to one nie wiedziały, co chodzi. Dopiero jakby ten aspekt samego przygotowania już tego performance'u, czy jak to nazwać, to się chyba im ułatwiło. Najwięcej, tak? Ale tutaj trzeba trochę aktorsko zagrać, tak? Tu nie układamy już jednego kroku, tak? Na pół nutę, tam na ósemkę. Tu trzeba stworzyć pewien obraz. Właśnie do tego były te fryzury, ta charakteryzacja. Poczucie się w sukni, tak? Którą trzeba umieć poprowadzić. To jest jeszcze szum pewien, tak? Więc albo u ciebie, jak wychodzi Goldberg, tak? On się też musi poczuć, tak?